wszędzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Adam Sołdajew przed debiutem na gali KSW 67. Sądząc po tym, jak wyglądałeś podczas ceremonii ważenia, która jest za nami, to czujesz się tutaj jak ryba w wodzie. To się przekonamy w sobotę. No ale chyba emocje pozytywne są, no bo nie dość, że to KSW, to jeszcze w Warszawie, tu gdzie mieszkasz. Tak, nie ukrywam, emocje bardzo pozytywne. Mam nadzieję, że takie będą mi też towarzyszyć w sobotę wieczorem. Czy w walce na KSW towarzyszą jakieś takie, wiesz, większa presja niż dla organizacji, których walczyłeś wcześniej, czy nie? Bo wielu trenerów, gdzieś tutaj też mówiłem z Dawidem Śmiechowskim, to że debiut na KSW potrafi spalić. Nie jestem w stanie Ci jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że jutro będę to wiedział. A na ten moment nie ma żadnej presji. Ja się dobrze czuję, bardzo dobrze się czuję. Na odwrót, mam taką pozytywną energię. Bawię się tym na razie. A czy tym czynnikiem takim, wiesz, dzięki któremu obyłeś się z KSW, była poprzednia gala? Bo jak dobrze pamiętamy, byłeś w narożniku Ibrahima Czurzigajewa, byłeś przy tej najważniejszej walce wieczoru, no i mogłeś to wszystko zobaczyć od środka. Dało Ci to coś? Możliwe. Ja jeszcze byłem szamanem w grudniowej gali, też w narożniku, więc to jest może nawet niemożliwe, to może jest pewne, że wiesz, że już tamto przeszedłem, te emocje i tak ten stres przeżyłem i teraz mi troszeczkę łatwiej jest po prostu. Czyli całkiem możliwe. Czyli to wyjście do klatki gdzieś tam, no wiadomo, że jako zawodnik, jako członek narożnika się inaczej wychodzi, ale gdzieś tam oswoiłeś się już z tą całą atmosferą. Tak, jako zawodnik z narożnikiem to na pewno się różni. Dopiero jutro poczuję to, jaka to jest różnica. Ale z tą całą otoczką KSW i tak dalej, to się już, można powiedzieć, że się przyzwyczaiłem. Ja jestem ciekaw, jakie masz plany na przyszłość. Chciałbyś dłużej zostać w KSW, czy to jest tylko przystanek w drodze do marzeń? Jak to wygląda? Mam kontrakt na razie i będę próbował wypełnić ten kontrakt po prostu. No właśnie, wczoraj nie wiedziałeś, czy możesz nam powiedzieć. Może dzisiaj wiesz, na ile możesz nam powiedzieć, czy możesz nam powiedzieć, na ile walk masz ten kontrakt? W ogóle nie pytałem. Naprawdę nie pytałem. Mam na kilka, więc spokojnie, to nie będzie jedna czy dwie walki, więc to jest tak, że na kilka walk mam to napisane. Rywalem Pascal Hinzen, pewnie przeanalizowany. Dużo dobrej energii pomiędzy wami, nie było tutaj złej krwi. A co mógłbyś powiedzieć o nim jako zawodniku MMA? Jaki to jest typ zawodnika twoim zdaniem? Słabej czy jakieś spiny nie mamy, bo ja jestem zawodnikiem, który właśnie nie lubi te spiny. Ja lubię luźno podchodzić, bo to mamy się bić w klatce, a nie na ważeniu czy gdzieś indziej. A jako zawodnik uważam, że jest bardzo dobry. Na pewno jeden z lepszych, jak nie najlepszy mój rywal do tego czasu. Która płaszczyzna w twoim mniemaniu gdzieś wybija się na plan pierwszy, jeśli chodzi o Pascala Hinzena? Która płaszczyzna, nie wiem. Ma tam 5 poddań, więc większość uważa, że to tam właśnie u niego dominuje grappling. Czy tak będzie, to się przekonamy na sobotę. Ja po prostu, jak robiłem przygotowanie, to robiłem przygotowanie od wszechstronnego zawodnika. Po prostu i stójka, i zapasy, i parter. Chcę być po prostu gotowy na wszystko. Jak spojrzymy w ranking, jak spojrzymy w zakontraktowanych zawodników tej dywizji wagowej, to ty tutaj będziesz miał się z kim mierzyć i chyba to też jest taki czynnik motywujący, bo ta liga robi się coraz mocniejsza. Oczywiście. To też powtarzam kolejny raz, że to też było właśnie czynnikiem to, że ja wybrałem ogólnie KSW, bo tu naprawdę jest z kim się rywalizować. Jest tu dużo zawodników 6-6, a przede wszystkim młodych. Nie ma tu już starych, nie niezły sposób mówię to, tylko chodzi mi o to, że już nie ma tutaj, wszyscy, którzy walczyli wcześniej 6-6, już gdzieś indziej walczą albo wyżej walczą. I tutaj po prostu waga 6-6 to jest nowa generacja, mi się wydaje, i nowe pokolenie MMA idzie. Właśnie myślisz, że ci zawodnicy w tej kategorii, no bo naprawdę wyrastają takie młode gwiazdy, czy ty, czy Patryk Kaczmarczyk, Robert Ruchała, będziecie takimi osobami, którzy gdzieś, no kiedyś można było powiedzieć, że będą sprzedawać te pay-per-view, no, ale będą przyciągać przed telewizory? Mam nadzieję. Czy Ruchała, czy Kaczmarczyk, oni już przeciągają jakąś tam ilość ludzi. Mam nadzieję, że też będę się do tego zaliczał, bo
po to to robimy po prostu. Jakbyśmy mieli się bić po prostu dla siebie, to myślę, że w sali na sparinga by nam to wystarczało. W tej kategorii wagowej już ogłoszony pojedynek na kolejnej gali. Daniel Rutkowski, Salahdin Parnassi. Tak się zastanawiam, jakbyś miał ocenić szansę, kto jest faworytem w tym pojedynku i dlaczego. Wszyscy już nie możemy się doczekać, chociaż jutro KSW, to myślę, że wiele osób też już o tej gali marcowej myśli. Tak, bo to jest ogólnie bardzo fajny pojedynek i dużo ludzi czekało na ten pojedynek po prostu. Jest dużo szumu wokół tego pojedynku, bo obaj zawodnicy to są naprawdę topowi zawodnicy w tej kategorii. Jeszcze jest Lomalies Kijev, który też tam po piętach idzie i czeka na swoją kolej. A faworytem w tej walce, nie wiem jak ludzie uważają, ale dla mnie jest Salahdin jak na razie. Tak myślę, że 50-40. Jesteś trenerem, też wspierasz zawodników freakfightowych. Powiedz mi, czy to kolidowało w twoich przygotowaniach, czy mogłeś skupić się w pełni na tym obozie przygotowawczym przed walką? Tak. Prowadzę pewną osobę. Zresztą wygrała wiesz, ostatnio na gali, więc to mnie też bardzo ucieszyło. To było 3 tygodnie przed moją galą KSU, więc to troszeczkę się złożyło, że ja robiłem swoje przygotowania, też zarówno prowadziłem przygotowania, ale już miałem z tym styczność na poprzedniej swojej gali. Ona tak samo robiła przygotowania do swojej gali i ja się biłem wtedy 2 tygodnie po jej walce i tam się udało. Że wiesz, udało się dobrze się przygotować, mam nadzieję, że tu też mi się uda. A poza tym, wiesz, nie jestem jednym trenerem, więc to nie było tak, że ja cały czas robiłem. Myślę, że wiele osób dużo sobie obiecuje po twoim debiucie na KSW, bo eksperci gdzieś zwracają na to uwagę, że jesteś dużym talentem i tak się zastanawiam, czy te słowa do ciebie docierają i czy czujesz na sobie taką, wiesz, presję swego rodzaju środowiska, no żeby pokazać, że faktycznie ty jesteś materiałem na... No możesz tutaj namieszać w KSW, nie oszukujmy się. Właśnie ja próbuję to unikać, te słuchy i tak dalej, wolę tego nie słuchać, bo nie wiadomo jak to... Może teraz odbiorę to jakoś tak, wiesz, nie będę się na tym skupiał, ale im dłużej będę tego słuchał, to może, że ja już będę lekceważył rywali. A nie na tym to polega właśnie w tym sporcie i ja to unikam po prostu takie gadanie, nie wiem, gadanie to będzie brzydko, takie mówienie, że ja jestem faworytem i tak dalej, ja unikam tego i nawet jak ktoś mi mówi, ja mówię, słuchaj, kurde, nawet jego rekord mówi lepiej niż mój rekord, więc to nie jest tak, wiesz, do jednej bramki, więc... Coś chyba szedłem z pytania, ale odpowiedziałem, nie? Tak. No. Jesteś osobą, która wspiera zawodników z narożnika, a kto w takim razie w twoim narożniku stanie? O, ci, którzy mnie będą wspierać, też jeden z zawodników, który się bił na KSW w grudniu, czyli Shamad Erzenakajew, mistrz Army Fight Night Mansur Aziyev i legenda, oczywiście osoba, która, którzy wszyscy chcą, żeby powróciła do MMA, Anzor Aziyev. Tak jest. I miał być też Arby, ale to jeszcze nie jest potwierdzone. A jest szansa, że tę legendę Anzora zobaczymy jeszcze w klatce KSW, jak ty sądzisz? No to nie wiem, to jest już zależne od niego. Wczoraj mówiłeś troszkę co innego. No to jest zależne od niego, czyli on musi zdecydować, ale propozycję KSW może rzucić dobrą. Może pięknym zwycięstwem zmotywujesz Anzora do powrotu do klatki. Zobaczymy. Trzeba będzie go spytać po walce. No, życzymy powodzenia w tym debiucie, życzymy dobrej walki, życzymy, żebyś był po niej po prostu zadowolony, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś zrobić. No, dziękuję. Właśnie na tym się skupiam. Ja chcę zrobić wszystko, co w mojej siłach, żeby wygrać po prostu ten debiut. Dziękuję bardzo. Dzięki.